Hej miziaki moje kochane, jak mija wam karnawał? U mnie to tak pół na pół, od pasa w górę ta połowa jest całkiem karnawałowa, co zresztą można zaobserwować na moim oku. To moja kolejna propozycja makijażu właśnie karnawałowego, takiego zwariowanego troszeczkę, bo i jest brokat u góry, i jest brokat na dole, no i mamy odcienie jakiegoś takiego turkusu, granatu, mocne, przydymione oko, tak więc na pewno nie ma nudy. Natomiast od pasa w dół, no tutaj już trochę gorzej. Jak widzicie, ta część dolna jest bardziej domowa i upływa pod znakiem dresów i kapci z Biedronki, tak więc to znaczy moje pół na pół. Ale nie chodzi o karnawał, w ogóle nie o to dzisiaj chodzi. Dzisiaj przychodzę do was z propozycją nowego cyklu. Słuchajcie, dużo ciągle z was pyta mnie o cienie, o firmy, które, z których firm najlepiej inwestować w cienie, w palety, które wybrać, jeśli chodzi o cenę, oczywiście konkretny budżet, ale też jeśli chodzi o jakość, przede wszystkim jeśli chodzi o jakość. I pomyślałam sobie, że tak dużo mam cieni, bo wy wiecie, że jestem cienioholiczką i generalnie moje półki pękają w szwach, mam strasznie dużo palet. Pomyślałam sobie, że dlaczego nie zrobić by takiego cyklu, w którym w każdym z odcinków mogłabym opowiadać wam i prezentować jedną firmę, konkretną firmę, żebyśmy mogły przelecieć sobie te wszystkie palety z cieniami, które mam, żebym mogła wam zaprezentować palety, jeśli chodzi o kolorystykę, jeśli chodzi właśnie o formułę i tak dalej. I na przykład jeden film mógłby być poświęcony cieniom Zoivy, inny film na przykład cieniom Urban Decay, jeszcze inny cieniom Morphe i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy na pewno mogłabym więcej wam powiedzieć o tych cieniach, mogłabym wam też zaprezentować wszystkie palety, które posiadam, a naprawdę, wierzcie mi, jest tego sporo. I myślę, że byłby to na pewno przydatny filmik dla tych wszystkich osób, które chciałyby na przykład kupić jedną paletę tylko i wyłącznie z danej firmy, nie wiedzą, którą wybrać. Tak więc to jest taka moja propozycja. Dajcie proszę znać, co myślicie. Dzisiaj na próbę chciałabym wam opowiedzieć o mojej kolekcji cieni Make Up Geek. To jest firma z najdroższymi cieniami, które posiadam w mojej kolekcji. No bo najtańsze cienie, taki jeden pan, tutaj ceny zaczynają się od 4,99, mówię w funtach, czyli 5 funtów, czyli około 25 zł. Natomiast za cienie foliowe, no trzeba tutaj dać gdzieś około 8 funtów, bo 7,99, czyli około 40 zł to jest taka cena właśnie jeśli chodzi o cienie foliowe. Tak więc za jeden taki mały cień, za jeden taki pan jest to naprawdę sporo. Dzisiaj przelecimy sobie, pokażę wam swatche wszystkich tych cieni, oczywiście omówię też je tak z grubsza. No i przede wszystkim czekam na wasze wrażenia i wasze sugestie, czy chciałybyście, żeby taki cykl się pojawił. To tyle, nie gadam już, przeskakujemy do cieni. Najpierw przyjrzyjmy się tej dużej palecie, którą mam, czyli tej czarnej, takiej magnetycznej. To jest paletka, którą kupiłam chyba na AliExpress, o ile dobrze pamiętam, albo na eBayu. No i tutaj mam wszystkie cienie Make Up Geek. W tej palecie są tylko i wyłącznie cienie Make Up Geek i jak widzicie, są bardziej takie te cienie spokojne, nic skrejzowanego, nic odjechanego, bardziej takie neutralne kolory, brązy, dużo ciepłych też odcieni, jakichś takich bordo. No i przede wszystkim cienie, które idealnie nadają się do gruntowania powieki, ale też do blendowania, czyli jako takie cienie przejściowe. No i zacznijmy po kolei. Najpierw pierwszy cień to jest biały cień matowy White Lies. Klasyczny biały cień. Dalej kolejny to jest Shima Shima i to jest perłowy, taki beżowo-kremowy odcień. Dalej mam kolejny mat Peach Smooth i to jest właśnie, jak widzicie, no taka bardzo jasna brzoskwinka, oczywiście matowa. Świetnie nadaje się do właśnie jako kolor przejściowy. Dalej mam Beaches and Cream i to też jest idealny odcień, jeśli chodzi o blendowanie i do gruntowania powieki. To jest bardziej taki kremowy już odcień, oczywiście też mat. Kolejny mat to jest Confection, no i jak widzicie, to jest taki bardzo zgaszony, bardzo cielisty róż. Kolejny cień, też matowy, to jest Cupcake i to jest teoretycznie mat, ale on jest troszeczkę, ma takie wykończenie satynowe, więc on nie jest takim typowym matem. I to jest taki róż,
przygaszony róż. Kolejny cień to jest Twilight i to jest jakby brąz, ale z domieszką trochę fioletu, fioletowego pigmentu, też perłowy odcień. Kolejny to jest Prom Night i to jest kolejny cień perłowy, taki jakby brąz ze srebrem. Dużo srebra tutaj w tym cieniu. Bardzo też ciekawy kolor. Kolejny, który mam, to jest Vanilla Bean i to jest cień, który jest taki satynowy, ma delikatne, maleńkie, bardzo drobniutko zmielone drobinki brokatu w sobie, ale bardzo, bardzo, no wręcz niewidoczne. I to też jest idealny cień do gruntowania powieki, ponieważ wygląda jak skóra. Kolejny to jest Roulette i to jest klasyczny, taki miedziany, perłowy odcień. Kolejny, który mam, to jest In the Spotlight, no i to jest taka brzoskwinka, pomarańczowy, perłowy bardzo, bardzo perłowy i to jest folia, to jest foliowy cień, który, no jak widać, jest taką brzoskwinią, brzoskwiniowo-pomarańczowy odcień. Kolejny, który mam, to jest Glamorous i to jest złoto. To jest złoto, takie żółte złoto, oczywiście cień perłowy. Kolejny cień, który mam, to jest Whimsical i to jest też perłowy, bardzo taka perła, dzisiaj mam go w kąciku oka, perłowy róż, bardzo delikatny, bardzo jaśniutki. Kolejny cień, który mam, to jest Latte i to jest mat, jak widzicie, bardzo taki neutralny brązik, świetny kolor do blendowania czy do załamania powieki. Dalej jest Taupe Notch i to jest taki perłowy brązik, też taki bardzo neutralny. Ta perła jest też delikatna, no można by powiedzieć, że taki perłowo-satynowy jest ten cień. Kolejny, który mam, to jest Moondust i to jest typowa perła. To jest taki jakby metaliczny brąz z wykończeniem takim srebrnym, coś srebrno-złotym, coś w tym stylu. Kolejny cień to Tuscan Sun i to jest mat, bardzo fajny, neutralny róż. Kolejny to jest Burlesque i to jest typowe bordo, bardzo dobrze napigmentowany, perłowy. Kolejny cień, który mam, to jest Bitten i to jest bardzo zbliżony kolor do Burlesque, tyle że ten jest matowy. Ten ma matowe, no takie powiedzmy satynowe wykończenie, natomiast ten poprzedni właśnie był perłowy. Następny piękny cień, który mam, to jest Unexpected i to jest bardzo chłodny taki fiolet, bardzo jasny, bardzo chłodny, no świetny, naprawdę fajny kolor, ja go lubię często w załamanie powieki nanosić. Następnie mamy Blacklight, no i to jest przepiękny duochrom, fiolet z różem mieniący się na taki srebrny, jakby srebrno-niebieski, trochę ultrafiolet, coś w tym stylu. Naprawdę świetny kolor. Teraz mamy Preppy i to jest ciepły brąz, bardzo, bardzo ciepły, troszeczkę nawet wpadający w taki musztardowy, brudną musztardę. No i oczywiście jest to kolor matowy. Kolejny mat to jest Mocha i to jest właśnie cieplutki taki brązik, bardzo też taki neutralny, ale ciemniejszy, już taki średni brąz, powiedziałabym. Następny jest Homecoming i to jest brąz perłowy, śliczny, trochę taki delikatnie wpadający pod złoto, ale bardzo neutralny odcień. Kolejny cień, który mam, to jest Anarchy i to jest cień, który też jest takim bordo, ale nieco jaśniejszy od tego poprzedniego Burlesque, bo tamten był ciemny, ten jest taki, powiedziałabym, średni, oczywiście też perłowy. Następny cień, który mam, to jest Mesmerized i to jest cień foliowy. To jest taki brąz, no pięknie mieniący się oczywiście, ze srebrnym takim wykończeniem. On ma w sobie trochę takiego srebrnego pigmentu. Następnie mamy matowy cień Simply Marlena i to jest ładny, taki średni róż. Kolejny cień, który mam, to Sensory i to jest taki przepiękny fiolet, który ma w sobie złote drobineczki, bardzo mieniący się, bardzo taki, no, śliczny kolor. W zasadzie to nie wiem, czy on ma tylko złote, czy złoto-srebrne drobinki w sobie. Naprawdę bardzo ciekawy też kolor. Następny cień w mojej kolekcji to High Wire i to jest srebrny, typowy srebrny. To jest też folia, foliowy cień, bardzo mocno napisany, pigmentowany, no genialny cień też do kącika oka.
Kolejny to jest Steel i to jest matowy, szary cień, bardzo taki klasyczny. No i przedostatni z tej palety to Americano, który jest ciemnym brązem, takim ciepłym, ciemnym, matowym brązem. I ostatni, który mam, to jest czarny kolor Corrupt i to jest też klasyczny czarny cień, oczywiście matowy. No i teraz możemy przejść do drugiej palety. W drugiej palecie, jak widzicie, mam już trochę bardziej zwariowane kolory. Tutaj jest więcej kolorów. Też w tej palecie mam inne cienie, nie tylko z Make Up Geek, ale mam też kilka z Inglota. Tak więc nie będę ich omawiać, a Inglota oczywiście, jeśli będziecie chciały, no to możemy zrobić następnym razem, bo też mam sporo cieni z tej firmy. No i przechodzimy do pierwszego cienia z tej palety. Pierwszy cień, który mam, to jest cień, który dzisiaj wykorzystałam do makijażu oka. To jest ten granat, cień, który oczywiście jest perłowy, nazywa się Nautica. No i naprawdę bardzo fajnie jest napigmentowany i taki głęboki granat. Dalej mam Houdini i to jest cień foliowy. Przepiękny cień, który no, dla mnie jest jednym z moich ulubionych, uwielbiam go. Ciężko powiedzieć, co to jest. To jest taki ciemny, morski kolor. Bardzo ciemno-zielono-niebieski. Coś w tym stylu. Kolejny cień, który mam w tej palecie, to jest Caitlyn Rose. No i to jest też cień foliowy. Jak widzicie, jest to bardzo taki wibrujący fiolet, który troszeczkę ma w sobie różowego też pigmentu. Następnie mamy zielony, zwariowany zielony Fiji, który jest kolorem takim limonkowym, matowym, ale z drobinkami. On ma bardzo dużo w sobie drobinek, takich delikatnych, srebrnych drobineczek. Kolejny cień, który też jest limonkowy, to jest Lime Light, ale to jest perłowy cień. Kolorystyka zbliżona, natomiast ten jest foliowy i perłowy. Kolejny cień, który mam, to jest Neptune i to jest piękny niebieski kolor, bardzo taki wibrujący. Problem w tym, że jest to jeden chyba z gorszych jakościowo cieni, które w ogóle mam z Make Up Geek, bo on strasznie robi plamy, nierównomiernie się pigment z niego rozkłada na oku i generalnie praca z nim nie należy do najłatwiejszych. Bardzo nie lubię tego cienia. Następnie mam Secret Garden i to jest duochrom. To jest zielono czarny cień, zieleń z czernią, no i oczywiście taki perłowy, mieniący się. Kolejny cień, który mam, to jest Jester i to jest cień, który mi się skruszył. On mi się cały no, po prostu pokruszył, jak przyszedł do mnie i go ratowałam, dlatego jest wymieszany z jakimś srebrnym cieniem. Nie wiem, jakiś miałam srebrny po prostu cień, więc go wymieszałam i po prostu tak ratowałam ten cień, dlatego on inaczej wygląda. Mam też oryginalny Jester i to jest przepiękny foliowy cień, zielono-złoto-żółty. Bardzo ładny cień, bardzo lubię go też używać w makijażu, jeden z moich ulubionych. Kolejny w palecie to jest Sure Thing i to jest pastelowy, zielony kolor. Dość taki nietypowy, unikatowy kolor, bardzo fajny, bardzo fajnie się nim pracuje. Następnie przechodzimy i mamy niebieski, to jest Pegasus, przepiękny cień foliowy, też go dzisiaj mam na oku, jak widzicie to jest taki turkusowo-błękitny, bardziej błękitny kolor. Rewelacyjny jest ten cień. I dwa przedostatnie, które nam zostały, bo reszta to już właśnie są Ingloty. Tiffon i to też jest duochrom. Też zielono, taki złoto-srebrny. Bardzo też ciekawy kolor, bardzo ładny, bardzo dobrze napigmentowany. No i ostatni cień, który został, to jest Rizzy i to jest kolejny duochrom. Ten już troszeczkę jakościowo nie jest najlepszy. To jest tak jakby złoto, mieniący się na troszeczkę jakby zielony i żółty. Natomiast jakość tego cienia no, nie należy do najlepszych. I to tyle. Co do tych cieni, muszę powiedzieć, że wszystkie cienie, które mam foliowe, są the best. Naprawdę ekstra. Jeśli chodzi o duochromy, też w większości są naprawdę bardzo fajne. Co do matów, trzeba mieć na uwadze to, że maty są dość sypkie. One, nie wszystkie oczywiście, ale dużo matów jest bardzo sypkich. Ten pigment jest taki, porównałabym go do palety Subculture od Anastasii Beverly Hills. Bardzo po prostu są sypkie, tam jest po prostu
prostu czysty pigment w tych cieniach i one się osypują. Tak więc jeśli nie lubicie subculture, no to też niektórych cieni tych matowych z Makeup Geek nie będziecie lubić, jak na przykład tych tutaj właśnie jasnych do gruntowania czy do blendowania. One są bardzo sypkie. Tak samo ten tutaj też jest dość sypki. No generalnie większość matów jest taka sypka. Natomiast jeśli chodzi o folie, rewelacyjne, bardzo kremowe, najlepiej aplikuje się je palcem. Te, które mają drobinki, one też są bardziej sypkie niż kremowe. Natomiast duochromy z kolei są bardziej kremowe. To samo jeśli chodzi o cienie perłowe, one mają bardzo taką kremową, satynową formułę. No i tak to właśnie wygląda. Czy te cienie są warte swojej ceny? Jeśli, powiem tak, jeśli szukacie, jesteście osobami, które używają jednego, dwóch cieni, jeden żeby gdzieś tam w załamanie i drugi na przykład na powiekę, to okej, warto zainwestować, bo jakość jest świetna, na pewno Was nie zawiodą, jeśli szukacie takich cieni, na których zawsze można polegać. Spokojnie możecie kupować, albo z drugiej strony na przykład szukacie czegoś, żeby urozmaicić swoje palety, które już macie, szukacie jakiegoś poszczególnego cienia, który chciałybyście sobie zakupić, jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o mnie i po prostu takie moją opinię, uważam, że jest dużo innych firm, które mają równie dobre cienie. Nie powiem, że lepsze, bo nie, bo to już jest najwyższa półka, natomiast dużo jest cieni na przykład Violet Voss, czy na przykład cienie Morphe chociażby, które mają świetne jakościowo cienie i na pewno znajdziecie cienie porównywalne jakościowo, a za dużo niższą kwotę. Tak więc to też warto o tym pamiętać. No i to tyle, co dziś dla Was przygotowałam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Ściskam Was bardzo mocno. Piszcie swoje przemyślenia w komentarzach pod filmem. No i do następnego. Mua.